Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Rayman 3 Hoodlum Havoc. Ostatni odcinek i niestety nie udało mi się z tym sekretem, który wam chciałem pokazać, więc ewentualnie będzie to w jakimś odcinku bonusowym. Czy da się tutaj wskoczyć? Nazywam się na tej pseudokascynce, bo już to w poprzednim odcinku widzieliście. Ej, no nie... Ej, Rayman się tutaj nie może złapać. No odpowiednio wysoko skacze, ale... No tej ściany się nie da złapać. Aż chwilę. Aż sprawdzę. Czy się na 100% nie da. No. No nie da się, lola. Niestety tego sekretu nie dało się mnie odblokować. Cóż. Chociaż się może... Że jakoś uda mi się przegliczować. Cokolwiek. Anything? Nope. Więc dobra, idziemy na finałową konfrontację. No, cóż. No w sumie jeszcze nas czeka odcinek z minigierek dodatkowych, więc... Więc może do tego czasu uda mi się ogarnąć. No i dobra. Mówiłem, że podam ci Raymana na srebrnej tacy! Smacznego! Dzięki, Andy. No. No i teraz się zaczyna. Reflux, to jest... To jest teraz reflux. Szczerze, teraz bardziej przypomina swojego imiennika. Nieśmieszne. Dobra, więc cała walka polega na tym, że musimy rozwalić tę jego tarczę niebieską puszką, a później czerwoną w niego nawalać. On tu jakieś... Nie wiem... Głosi jakieś herezje czy coś. Nie, naprawdę tego gościa nie ogarnię. W ogóle, żeby przez moc jakoś stać się brzydszym. No, fakt. Anakin. Ale no, no please. Anakin nie przez to, że przeszedł na złą stronę mocy. I już tu mówię o Gwiezdnych Wojnach, bo w końcu no, please. Ile ma już trzecia część, przepraszam bardzo. Ale tak na serio, ile ma już co ja mam z tą szóstą? Ile ma już trzecia część? No kurde, no... Nie wiem, chyba... 1998 chyba wychodziła? Trójka? Coś w tym guście. Dobra, ale zaraz pokonamy refluksa. I będzie koniec gry, tak? Tak, jasne. Nie ma tak dobrze. No niby easy walka, no po prostu no finałowy boss pierwsza klasa. Kurde, żeby chociaż były takie w Ratchet & Clanku. Dobra. Easy. Dlaczego mi się wydaje, że on cały czas mówi dzięki? Za każdym razem, kiedy... Nie, w ogóle tak trochę głupio, bo... No ominęliśmy jedną klatkę, no i przez co nie mamy... super duper życia na full. Co nie jest fajne, szczerze. Tak szczerze to powiem, że nie jest fajne. No i niestety jego tarcze się też regenerują, co też nie jest fajne. Przypominam. Wszystko co nie jest fajne, nie jest fajne. No i znowu się Julia burzy. No i dobra. Berło wchłonął w siebie. Reflux. Świetnie. Szczerze? Gdybyśmy byli niebieskim Raymanem, to nie wiem, czy cutscenka by to zainicjowała. Nie mam zielonego pojęcia. Nie pytajcie się mnie, bo nigdy nie próbowałem tego. Ale dobra. To jest druga faza refluksa.
Jak widzicie, wchłonął on to światełko z berła. No i co? Cała walka polega na tym, że musimy unikać jego ataków w ziemię, co nas wystrzeliwuje w powietrze i jesteśmy bardzo łatwym celem. Oraz jego ataków przez całą arenę. No właśnie. Przez całą arenę, co też nam nie pomaga. A kurde. No przynajmniej nas przyszyprzył. No. I cała walka polega na tym, że ogólnie on musi się zaklinować i my musimy w niego nawalać. Jeszcze ja sobie z pacją pomagam! Dobra, i teraz wszystko od nowa. Nie jest to trudne. Kurde. Myślałem, że turlaniem się jakoś. No nie, kurde, dlaczego on cały czas nawala, kiedy ja już jestem na górze? Czemu mimo, że wcześniej albo później? O. Myk. No i dobra, mamy znowu niebieską. Tą. Puszkę. Szczerze powiedziawszy, może i z refluksa teraz i zrobił się taki jeden wielki bezmózg, ale. No. Nie wiem jak on, ale gdybym ja był na jego miejscu, to ja bym po prostu tą puszkę zniszczył. I byłbym w 100% bezpieczny. Refluks, nie spuszczaj berła z oczu! Rayman nie może go dostać! Stary, on ma go na plecach. Ja wiem, że wy, Mroklumy, to jesteście muchy, ale. No please, no chyba swoich tych, jak to one się nazywają, skrzydeł nie widzicie. I powiem wam szczerze, że raz mi się udało sequence breakować tą walkę, że nie wiem dlaczego, ale upadłem, wleciałem prosto na tom. Na puszkę. No i... oła. No i... no przez to Reflux myślał, że ja tą puszkę już dostałem. No i... kurde. Właśnie o tym mówiłem. Że jesteśmy bardzo łatwym celem. I po prostu na... i Reflux znowu... kurde mol. Nie. Reflux cały czas myślał, że... fu, co ja gadam. Że znowu zdobyłem puszkę. I przez co... zaoszczędziłem sobie latanie dookoła, jedno. A to już chyba będzie ostatnie, jak nie przedostatnie. Kurde! Serio. Właściwie to mógłbym teraz spróbować to znowu zrobić, ale po co już. Dobra, to nic mi nie dało. Powiedziałbym wręcz, że mi odebrało wiele rzeczy. Hop! Ale no, jedno co mi tutaj... właśnie ta walka jest strasznie prosta, jest, powiedziałbym... nawet śmiałbym powiedzieć, że banalnie prosta. Wystarczy wiedzieć, o co chodzi i będzie wszystko okej. A są, ale uwierzcie mi, są też takie walki, bo pewnie teraz każdy powie, że... no hej, przecież każda walka, jak ktoś wie, o co chodzi, to będzie łatwa dla niego. Otóż nie. Niektóre walki z bossami w grach są... no serio, nawet jak wiesz, o co chodzi, to i tak trudno czasem o to. Na przykład, nie wiem, Isaac. Tam wszystko od szczęścia zależy. No i teraz się zacznie. Muzyka tu jest fajna, szczerze powiedziawszy. On lata! Dobra, jesteśmy tutaj. No i tu... o, właśnie. Musimy jakoś stąd... o właśnie, wypaść? Ty pewnie teraz sobie myślisz, że jestem jakimś idiotą czy coś. No jestem, ale no. To nie jest, to nie chodzi o to. Ale tu jest ostatni kryształek. Zielony. Teoretycznie, gdybym grał w Raymana 3 HD, to już bym dostał trofkę za zdobycie wszystkich kryształów. Dobra. No i tutaj się zaczynają schody. Jak tu wejść? Może ze spadnięciem to już... nie jest taki duży problem, ale no z wejściem z powrotem już jest troszeczkę. Tu się trzeba jakoś, wiecie, tak trochę jakby zaklinować i... no kurde. Zrobiłem to, co akurat mówiłem.
No, kurde. No, bo jak widzicie, co nas odpycha na dół. Odpycha na dół. O! Jest! Dobra. Wylazłem. No i teraz Icy Tower. Wiem, ostatnio na moim kanale jest strasznie dużo nawiązań do Icy Towera, ale no... No please, no jak to wygląda? No wspinamy się po tych blokach, żeby... nie wiem, zrównać się z refluksem. No i co? No i nic. Jak widzicie, te najniższe po jakimś czasie te bloki się, że tak powiem, usuwają. Dobra, już myślałem, że nie zalecę tam. No i na samej szczycie będzie puszka pomarańczowa i żarąbista. Nie, o. No i teraz patrzcie. Nie musimy nic zrobić, sama się nakierowuje. I cały pasek życia poleciał. Nice. La la la. Moc Tetrisa. Polecam. No i skrzydła mu wyrosły. No jeszcze skrzydeł brakowało. Rayman, to ja, no chodź, wskakuj, jedziemy do Tetrisa. André ma tam sprawę. Dobra, no to ostateczna walka z Tetrisem. Walka jest prosta. Tylko... To taki bardziej narwany mroklu, nie? Niby chce zniszczyć świat, ale przy bliższym poznaniu jest spoko. No więc musimy rozwalać te. Co? Chyba grzecznie pytałem, nie? No... Dlatego nie możemy go znaleźć. Powiem ci tak, on go zjadł. ale nie, ludzie, to jest na serio. To nie jest żaden spoiler. Ale na serio, on się z nim podłączył. I co ja tutaj wywnioskowałem? Że André po prostu... że Reflux zjadł André. Tak samo jak Globox zjadł go na początku gry. Ale to tak, no musimy nawalać znowu w tą tarczę, żeby ona się zniszczyła i później musimy celować w berło. Musimy tu również nie pozwolić, żeby nas dopadły te czerwone tegesy. Jak to nazwał Murphy? Czerwone lumy. Na początku gry. Więc... Nie widzę sprzeciwu, żebym tak nazwał te strzały refluksa. No i teraz. O, jest! Dobrze ci tak! Nie trzeba było porywać André! Właściwie to taka mała ciekawostka, że André to z francuskiego jest. Francuskie imię, bo no jak wiecie, no Rayman to z Francji pochodzi. No i teraz coś, czego nie cierpię, czyli innymi słowem, mroklumy go uleczają. Czyli równie dobrze ta walka może trwać w nieskończoność. I szczerze, jeżeli się postaracie, to jest taka mała ciekawostka, że ta walka mogła trwać tylko dwie tury, bo normalnie to jest jakieś trzy. Gdyż jeżeli jesteście dobrzy, to możecie mu więcej życia zabrać niż on sobie go dodaje. Bo jak widzicie, ja zabrałem mu na początku jakieś, powiedzmy, że 1/8 tego całego paska zdrowia, a on już nie ma prawie że połowy, bym powiedział. No, to prawie połowa. Tylko dlatego, że no troszkę tych mroklumów zniszczyłem. I na serio, ta walka jest prosta, jeżeli nie wpadacie w niego cały czas, bo on was odbija, jak zauważyliście. Kurde, jak zauważyliście. No nie jest fajnie. Jeżeli wszystko będziecie dobrze robić, to walka może się zakończyć w tylko dwóch turach. Czyli to już była wasza ostatnia. W ogóle pozdro dla tych, którzy by coś takiego umieli zrobić. Chyba muszę jakieś speedruny do końca Raymana 3 pooglądać. Które by to przedstawiały. Bo wiedziałem, że ktoś skusił i nie zrobił tego. Ale i tak ma rekord świata. Gdyż rekord świata w Raymanie to jest niecałe 2 godziny chyba. Nie 2 godziny, chyba półtorej godziny, no.
Półtorej godziny to chyba światowy rekord w Raymania. W Raymanie 3 na GameCube, bo wersja na GameCube jest najbardziej taka, że tak powiem, dugliczy. Ła. Dobra. Trzymaj się, Andy! Wyciągniemy cię! Zamknij się, ignorancie! To André, słyszałeś? Nazwał mnie ignorantem! Pochlebca! Pochlebca. Nie, to było dobre, akurat. André nazwał mnie ignorantem. Pochlebca? Więc moi drodzy, jeżeli nie wiecie, co to jest ignorant, to polecam sobie w Google wyszukać. Niezbyt mi określenie. Dobra, więc właśnie najlepsza taktyka to jest po prostu latanie w kółko jak idiota i nawalanie w mrok lumy. To jest chyba taktyka, która najbardziej mi się jak na razie opłaciła. I przede wszystkim nie wpierdzielanie się w refluksa. Nie dałem ci tego ostatniego mrokluma. Dobra, więc tak mniej więcej jeszcze raz go pacniemy, dwa może. I będzie okej. Nie wiem, czy to przez ten widescreen HD, ale ogólnie też arena wygląda zarąbiście według mnie. Zobaczcie, to tło. To tło, jakieś drzewa tutaj zmutowane czy coś, woda z tego spada, to jest epickie. Jak ktoś mi powie, że stare gry wyglądały brzydko, to ja mu normalnie spuszczę taki łomot, że nigdy się nie spodziewa. Ja jestem ogólnie spokojnym człowiekiem, no ale no proszę was, no jak coś takiego można było zrobić w starej grze, bo to jest stara gra. Chyba w 2005 roku wyszła. No to proszę was, no ja nie mogę, no jak niektóre dzisiejsze gry nie dosięgają takiemu poziomowi. Słuchaj, zrobimy tak. Wypuść Andy'ego, a potem porywaj sobie ile chcesz. Ja bym na to poszedł. Reflex, przemyśl to. No i dobra. Ostatnia fala, bo jak widzicie, mroklumów już teoretycznie nie ma. Bo i też taka mała ciekawostka, to właśnie dlatego Reflux spawnuje mroklumy, bo w nim jest André. To jest taka ciekawostka, o której mało osób wie. Dobra, 3 mroklumy do niego wlazły. No jeszcze raz go pacniemy i już będzie okej. I to już będzie ostatni raz, kiedy go będziemy pacać. Ale to chyba przez ten widescreen, tak się te strzały psują według mnie. No mam dziwne wrażenie. O, znowu te błędy w OBS-ie mi wyskakują. Nerwicy dostanę. Przez to kiedyś. Dobra. Ale dobrze, że chociaż tylko już raz ten Let's Play nagram i nie będę się musiał bawić z takimi glitchami. Bo nie jest to denerwujące, ale no fajne to też nie jest. No. Przystojniaczku, chodź. Jak ptak tutaj teraz wygląda. Andy! No i on by mógł sobie teraz odlecieć po prostu. No wytłumaczcie mi to. Dlaczego on nie odlatuje? Może on chce się z nami pobawić. Chodź tu. Pobawię się z tobą. Trochę sobie tak go tutaj poganiam. Szczerze, bo chcę się dowiedzieć, czy on jeszcze coś będzie mówił. Zobaczcie, możemy sobie tak odejść od niego kompletnie. On cały czas za nami lata. Patrzcie. On sobie może teraz.
zaraz odlecisz, no. I będzie zaraz... O, teraz sobie odleci. Nie. Po prostu jest koniec areny, gdzie on może chodzić. No. Albo się po prostu zaklinowuje. Nie, po prostu jest koniec areny, gdzie on może chodzić. Ja sobie stąd pójdę, koniec Raymana trójki. Ja nie chcę końca Raymana trójki. Ja nie chcę do królików. A zaraz, przecież jeszcze mam Rayman 3 na Game Boy Advance. Dobra, nic on nie będzie mówił już. Więc zakończmy już to. Się zaczęło. Nareszcie będę mógł się porządnie wyspać. Hej, a tobie co jest? Chodzi o Andrę. Brakuje mi go. No wiesz, teraz jest mu znacznie lepiej. Zobacz, jakie te lunki są szczęśliwe. To co? Chcę, żeby Andrę wrócił. Wiesz, może lepiej nie. Zresztą nie bardzo wiem, jakim cudem. Trzeba nastraszyć czerwonego lunka. No wiesz co? Nie mam co robić, tylko straszyć lumki. To jest mój kod do wyścigu lumek, tak zwanego. Chyba zgliczowany jest, tak by było. No i co, ludzie? Zakończyliśmy Raymana trójkę? Chyba. Ale spotkamy się w Raymanie trójce na Game Boy Advance za tydzień. Dlaczego ten napis końcowy nie lecą? Hello? O! A więc tak, to ostatnia cutscenka była najbardziej kontrowersyjną cutscenką ever. Ludzie podzielili się na... przy premierze tej gry, kiedy już dostali się do końca, ludzie się właściwie... fani podzielili się na dwie grupy. Że to jest kolejna zapowiedź, że to jest już taki teaser Raymana czwórki, że czwórka dalej będzie się opierała na ich mroklumach. A drudzy, że to jest prequel do całego... tego do trójki, że ta ostatnia cutscenka to tak naprawdę powinna być pierwszą. A nawet bym powiedział, że zerową. I niestety, ludzie, muszę was zasmucić. Nie, to nie jest teaser Raymana czwórki. Jeżeli tak myśleliście. To jest niestety cutscenka, która jest prequelem do wszystkiego. Do całej tej gry. Więc nie, sorry. Mroklumy nie będą w czwórce, jeżeli taka czwórka powstanie kiedykolwiek. Nie będzie czwórki najprawdopodobniej, bo Ubisoft to banda debili i nie chcą nam dać prawdziwego Raymana, tylko nam dają Legends, Origins i króliki. No ale cóż, dzięki wam za oglądanie. Bawcie się w tym zarąbistym disco, tak właściwie to jest remix tej mojej ulubionej piosenki, ale nadal jest świetny. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa. Do zobaczenia za tydzień w Raymanie 3 na Game Boy Advance.